Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś mamy kolejny rozdział Księgi Zmarszczki, gdzie dowiemy się o rozmowie Petry Węcz oraz Mary Sow. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Zaczynamy od Petry, która przechodzi przez bramę okopu do królowej. Mara przemawia do niej. Mówi: on tu przynależy, Petro. To miejsce wydobywa z niego dawne ja. Ty także to widziałaś. Nie należy pozwolić mu odejść. Petra odpowiada, że żałuje zabronienia mu tego i pyta, jak ma postępować. Mara nakazuje jej, że ma dawać mu kąski tego, kim mógłby być, ale nic konkretnego. Jest płótnem, nad którym praca już się zaczęła, a Mara chce doprowadzić tę pracę do spodziewanego rezultatu, czego nie można przyspieszać. Petra pyta, czy jest pewna. Mara odpowiada, czy w nią wątpi. Ta od razu tłumaczy, że nigdy, ale obawia się, że jest on podatny na wpływ Savatun. A ona najwyraźniej interesuje się nim od pewnego czasu. A on najwyraźniej odwzajemnia to zainteresowanie. Mara mówi, że faktycznie jej słowa nie kryją fałszu. Muszą zapanować nad niebezpieczeństwem. A jeśli Vrona i Uldren mają się spotkać, musi dojść do tego stopniowo. Wierzy ona, że odzyskanie brata jest możliwe. Petra martwi się, co może się stać, gdy Savatun będzie próbowała się wtrącić i Vrona zacznie sprawiać problemy. Wtedy Mara, jak sama odpowiada, zakończy to osobiście. Mamy tu znowu knującą Marę. Chce ona doprowadzić do spotkania Uldrena i Vrony, czyli zakładałbym, że po prostu chce przywrócić mu wspomnienia. Czy jest to możliwe? Do tej pory nie bardzo. Ale Savatun, jak możecie pamiętać, ma swojego ducha w dodatku, Królowa Wiedźma. A jeśli ma ducha i jest strażniczką, to w takim razie musiała zginąć oraz stracić wspomnienia podczas wskrzeszania. Wtedy jednak nie klei się to, że jest niekoniecznie dobra. Jest więc możliwe, że Vronie uda się przywrócić wspomnienia. To by spowodowało bardzo dużo problemów. Przede wszystkim, czy strażnicy chcieliby przywrócenia wspomnień? Może część z nich? A czy możemy im tego zabronić? No nie bardzo. Ale w takim razie co z naszym strażnikiem? Czy on też powinien mieć przywrócone wspomnienia? I czy tego chce? Dodajmy do tego to, że jesteśmy traktowani jak zabójca Uldrena, razem z całą strażą przed nią. Nie jesteśmy pewni, czy na pewno to my to zrobiliśmy. Są przesłanki na to, że mogliśmy razem z Petrą strzelić, oraz że mogła to być tylko ona. Jednak co się stanie, jeżeli okaże się, że to Petra to zrobiła, albo oboje to zrobiliśmy? Przede wszystkim będzie bardzo duży bałagan, tak? Mara i tak już nas obwinia za jego śmierć. Ale nie bardzo obwinia Petrę, to mogłoby się dla niej skończyć bardzo źle. Vrona mógłby się od nas odwrócić albo zrozumieć, chociaż stawiałbym przynajmniej na jakiś czas na odwrócenie się jego od nas i od straży przed niej. Do tego miałby teraz powód, by jeszcze bardziej nie lubić się z Petrą. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przyczepił się do manipulacji Mary, tak? To nie jest pierwszy raz. Mara mówi o tym, że Vrona jest płótnem i chce tego, żeby praca nad nim dała spodziewane rezultaty, tak? Wydaje mi się, że stała się za bardzo podobna do Savatun i mówimy tu właśnie o tej manipulacji. No i oczywiście jej manii z planem i tym, że ona wie co robi. Wie lepiej od wszystkich. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do was Szybor. Do zobaczenia.